Hej wszystkim, tu Julka, witam Was na moim kanale i zapraszam na nowy film. Dzisiaj mam dla Was tag, nikt mnie nie otagował, ale stwierdziłam, że zrobię ten tag, dlatego że po prostu mi się spodobał. Oglądałam go u mamy Doriska i tak mówię, fajny, luźny, dlaczego nie, ja też nagram. Tak ten nazywa się Parents Tag i jest tutaj 10 krótkich pytanek, a więc zaczynamy. Pytania mam tutaj na moim pięknym laptopie z piękną naklejką. I tak, zaczynamy. Pierwsze pytanie. Czy jak byłaś małą dziewczynką, chciałaś mieć dzieci w przyszłości? Tak, słuchajcie, ja zawsze chciałam mieć dzieci. Naprawdę zawsze chciałam mieć dzieci, ale wydaje mi się, że jak byłam taką małą dziewczynką, wiecie, w wieku 7, 6, 8 lat, no to po prostu nie myślałam o tym tak przyszłościowo, ale już jak zaczęłam dorastać, no to myślę, że każda mała kobietka zawsze chciałam mieć dzieci, nie miałam jakiejś takiej określonej liczby, chociaż zawsze chciałam mieć gromadkę dzieci w wielkim domu. Ale zawsze chciałam mieć dzieci, zawsze lubiłam dzieci, zawsze ciągnęło mnie do dzieci. I dzieci również mnie lubiły, a więc wydaje mi się, że nawet jak byłam małą dziewczynką, to już miałam jakiś obraz wymarzonej rodziny. Dwa. Gdyby nie chodziło o pieniądze, ile chciałabyś mieć dzieci? To pytanie jest trudne, ale wydaje mi się, że czy miałabym pieniądze, czy nie miałabym pieniędzy, chciałabym mieć trójkę dzieci. Dlatego, że chciałabym poświęcić każdemu z tych dzieci określony czas, bo jakbym była mega bogata, miała 8 dzieci, to nie wiem, czy byłabym w stanie poświęcić każdemu z nich wystarczająco uwagi, że byłabym w stanie wyedukować z nich każdego na taki stopień człowieka, jaki chciałabym, aby byli, jaki chciałabym, aby osiągnęli. Na przykład 8 dzieci to jest studia 8 razy, szkoła 8 razy, para butów 8 razy, i nie wiem, czy chciałabym, aby moje dzieci czuły się takie trochę może zaniedbane, bo ja byłabym jedna, a i byłoby 8. I nie chciałabym, aby moje dzieci same sobą musiały się nawzajem zajmować, dlatego wydaje mi się, że trójka. Zawsze chciałam mieć 2 dzieci obok siebie i potem 1 w odstępie, tak jak ma moja mama, dlatego że wydaje mi się, że to jest bardzo fajne. Ja bardzo byłam zawsze zżyta z moim bratem. I nadal wydaje mi się, że jesteśmy, dlatego chciałam zawsze, żeby moje dziecko miało obok siebie kogoś właśnie w bardzo podobnym wieku. No, ale jak się już ma 2 latka, na razie nie zapowiada się na żadne rodzeństwo, no ale mam nadzieję, że mimo wszystko kiedyś będzie miał. Kolejne pytanie, czy zaadoptowałabyś dziecko? Jasne, że tak. Jasne, że tak, ja zawsze sobie do tej pory powtarzam i moi rodzice już mnie nie słuchają, że ja na 26 urodziny zaadoptuję dziecko. No, ale mnie nie słuchają oczywiście, bo twierdzą, że to absurd i wymyślone coś. Jeśli nie mogłabym mieć wcale dzieci, po prostu byłabym bezpłodna albo mój mąż byłby bezpłodny, to od razu bym się zdecydowała na adopcję dziecka. Na pewno, bez żadnego zastanowienia. Dlatego, że pierwsze, chciałabym pomóc jakiemuś dziecku, chciałabym zaadoptować takie dziecko, takie naprawdę malutkie, miesięczne, 2-miesięczne, bo takie dzieci również są do adopcji. Chciałabym je mieć od początku, wychować je od samego początku. I tak, myślę, że zdecydowałabym się wtedy, jakbym była bezpłodna, w ogóle bez żadnego zastanowienia właśnie na adopcję dziecka. A w tym momencie, jak ja mogę mieć dzieci w ten sposób, powiedzmy, to również rozważam w moim życiu adopcję dziecka. Chciałabym to zrobić i dla siebie, dla mojej rodziny i dla uratowania czyjegoś życia. No, niektórzy twierdzą, że to jest absurd, bo jeśli mogę mieć swoje dzieci, to dlaczego mam brać czyjeś? Ale ja jak najbardziej to rozważam. Oczywiście nie teraz i nie w najbliższej przyszłości. Mówię, po 26 roku życia miałam taki plan i Wy możecie się z tego śmiać i również możecie myśleć, że to jest absurd. Ale jak na razie jest, ale ja to jak najbardziej rozważam, w moim życiu to nie są żadne podjęte decyzje, to jest uhuhu, daleko, to się może wcale nie wydarzyć, ale zawsze sobie tak marzyłam i zawsze sobie tak powtarzałam, że chciałam zaadoptować dziecko, a co nam pokaże przyszłość, to tylko i wyłącznie czekać. Na to pytanie nie znam niestety odpowiedzi. Kolejne pytanie, za czym tęsknisz najbardziej z czasów, kiedy nie miałaś dzieci? Za takim spokojem trochę. Za takim szybszym wyjściem z domu, powiem Wam. Nie powiem, że tęsknię może za snem, bo ja sypiam w nocy, jakbym chciała, to bym sypiała, ale co 20 raczej już śpi, tylko tyle, że ja siedzę z głową w komputerze i nie śpię. Za takim spokojem, że wyjścia przede wszystkim, bo to wyjście z domu często zabiera bardzo dużo czasu, bo to nie tak, że ja chwytam torebkę, tylko tak, Julka, sprawdź, czy jest smoczek, sprawdź, czy jest butelka, wzięłaś pieluchę, spodnie na przebranie, skarpety, bo na pewno Alex wejdzie w wodę i się zmoczy, czy jest to, czy jest jakieś
jakieś ciastko, czy jest crackers i to jest takie, wiecie, że nie chwytam torebki, nie mogę wyjść, tylko cała strategia, czy wszystko jest, chociaż tak często zapominam rzeczy, ale po prostu ja wolę mieć wszystko przy sobie, niż potem powiedzieć Aleksowi, wiecie, zapomniałam butelki, a więc nie napijesz się dzisiaj. No tylko w ten sposób, po prostu lubię... Ja po prostu lubię wszystko mieć przy sobie, dlatego może też zabiera mi to tyle czasu, chociaż tak wydaje mi się, że jestem zorganizowana. Ale brakuje mi na pewno takiej trochę swobody, bo mając dziecko jest mniej tej swobody, ale są inne rzeczy, które są cudowne i myślę, że tego musimy szukać, a nie tylko doszukiwać tego, czego nam brakuje, bo wtedy naprawdę nam zacznie tego brakować. Ja w ogóle nie myślę o tych rzeczach, których mi brakuje, będąc mamą, tylko myślę o tych, które zyskałam. Jaka była Twoja pierwsza reakcja, kiedy dowiedziałaś się o tym, że jesteś w ciąży po raz pierwszy? Nie oczekiwałam tego pytania tutaj, dlatego że ja dopiero pierwszy raz czytam te pytania i to pytanie pojawiło się 1 500 000 razy od czasu mojego nagrywania na YouTube i chyba czas najwyższy, aby Wam powiedzieć, dlaczego nie, w sumie to nie jest sekret. Ja w momencie, jak się dowiedziałam, że jestem w ciąży, zostałam sparaliżowana. Dostałam po prostu paraliżu takiego myślowego i nie myślałam nic, nie wiedziałam, co mam myśleć. Niby się cieszyłam, niby byłam w szoku. Ja nie wiedziałam, co się dzieje. Szczerze, po prostu nie wiedziałam, co się dzieje. Pojawił się uśmiech na mojej twarzy automatycznie, ale sama nie wiedziałam, po prostu zostałam tak lekko sparaliżowana. To było takie neutralne podejście do życia. Sama nie wiedziałam, co się dzieje, dlaczego, co, po co, jak. To było dla mnie po prostu taki lekki paraliż, a z drugiej strony taka wewnętrzna radość. Dlatego dla mnie to był dosyć ciężki moment. Taki ciężko, nie ciężki. Bardzo trudno jest mi to Wam wytłumaczyć, abyście jakkolwiek sobie to wyobrazili. Ja po prostu tego ranka wstałam, poszłam do pracy i żyłam z tą wiadomością i troszkę mi zajęło, aby zaakceptować tą sytuację. To jest coś normalnego, że nie zaczęłam skakać. Ja po prostu byłam w lekkim szoku, a z drugiej strony nie byłam w szoku. Dlatego jest mi ciężko to wytłumaczyć. Ale jak wiecie, Aleks jest dla mnie wszystkim i to jest najważniejsze moim zdaniem. 6. Chciałaś mieć dziewczynkę czy chłopca będąc w ciąży? A to będzie śmiech, bo ja zawsze powtarzałam, że ja chcę chłopca, ja chcę chłopca, ja chcę chłopca. Jak się dowiedziałam, że chłopiec, to tak, a czemu nie dziewczynka? A więc to było śmieszne. No z reguły chciałam chłopca, dziewczynkę. Dla mnie najważniejsze było, aby było zdrowe. Czego najbardziej obawiałaś się przed zajściem w ciążę? Nie wiem. To jest ciężkie pytanie. Sama nie wiem, co tutaj odpowiedzieć. Pytanie 8. Czy popłakałaś się, widząc nowonarodzone dziecko? Więc jak wiecie, ja urodziłam poprzez cesarskie cięcie i ja zemdlałam na tym cesarskim cięciu. Ja wymiotowałam. A więc ja nie wiedziałam, co się dzieje wokół mnie. Po prostu byłam wyłączona, patrzyłam się w sufit, z głową leżałam tak. Nie wiedziałam, co się dzieje. Potem albo zasnęłam, albo zemdlałam. Już sama nie wiem. Ktoś do mnie mówił. Potem... Aleks się urodził i zobaczyłam go na 5 sekund, może 10 sekund. Nie wiedziałam, co się dzieje. Zobaczyłam Aleksa, mogłam dać mu buziaka i padłam. Po prostu padłam, odłączyłam się od życia. Potem obudziłam się w jakiejś sali pustej w ogóle z masą rzeczy i powiedzieli mi, że mogę zobaczyć swoje dziecko za 2 godziny. Była to dla mnie największa tragedia życia. Ja tam zaczęłam wkręcać kity, że ja się dobrze czuję, że mnie zawiezie na górę. No oczywiście jak zobaczyłam Aleksa, już tak naprawdę wzięłam go w ręce ubranego, to było dla mnie wow. Rzeczywiście popłakałam się, byłam mega, mega szczęśliwa i to było dla mnie cudowne. Opisz swoje dzieci w 3 słowach. No tutaj będzie dziecko w 3 słowach. Inteligentne, uparte i jeszcze jedno jakieś fajne słowo? Radosne. Na pewno radosne, bo Aleks mimo wszystko jest bardzo radosnym dzieciakiem. Co według Ciebie jest najlepsze w byciu rodzicem? Ten fakt, jak Twoje dziecko przyjdzie do Ciebie i do Ciebie się przytuli. Ten fakt, kiedy widzisz, że jest Ci wdzięczne za coś. Jest dużo momentów, kiedy nie jest wdzięczne i ugryzie Cię w kostkę. Ale ten fakt, że wiesz, że masz dla kogo żyć, że wiesz, że masz dla kogo wstać rano, że wiesz, że czyjeś życie jest zależne tak naprawdę w 100% od Ciebie, bo to, czy Twoje dziecko będzie miało co jeść, to czy jak Twoje dziecko będzie wyglądało, jak będzie ubrane, jak się będzie zachowywało, zależy bardzo w dużej mierze od Was.
rodzice właśnie, tak jak zależy ode mnie i myślę, że ważne jest w życiu, aby zdać sobie z tego sprawę i w byciu rodzicom jest masa, masa cudownych rzeczy, ale myślę, że to temat na kolejny film, po prostu co jest najlepsze w byciu rodzicem. To byłoby wszystko, dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie, pozdrawiam wszystkich rodziców, wszystkich przyszłych rodziców i w ogóle pozdrawiam Was wszystkich, zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, jeśli jesteście tutaj nowi, całuję Was bardzo, bardzo mocno, trzymajcie się, pa!